Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew i pozdrawiam Was serdecznie z Werony, z włoskiej kwarantanny. Mariusz Stępiński, trzymajcie się. Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Trybuna prasowa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Maciej Wojciechowski, zapraszam na najnowsze wydanie magazynu Trybuna Prasowa. Witam ponownie tych, którzy są z nami od 9.30, a jeśli byli, to dobrze zrobili, bo padło dzisiaj pewne nazwisko w kontekście Widzewa na naszej antenie. Myślę, że jest to nasz news własny, pochwaliliśmy się już nim, bo raczej żadne media o tym nie informowały, a my to bierzemy na siebie, bo już Miłosz Mleczko, bramkarz Lecha Poznań, który ma do Widzewa trafić na wypożyczenie, pojawił się w Łodzi, był widziany w okolicach klubu, nie wiem, w samym klubie też pewnie był widziany, tylko tam niestety wejść nie możemy do środka, ale jest blisko transfer do Widzewa. Z tego, co nam wiadomo, wypożyczenie, nie stać nas na to, żeby w tej chwili płacić za utalentowanego bramkarza kolejorza kwoty odstępnego i dokonać transferu definitywnego, więc idziemy w kierunku wypożyczenia, no ale moim zdaniem jest to bramkarz, który może naciskać na Wojtka Pawłowskiego i może znaleźć się w podstawowej jedenastce. Jest ku temu taka szansa, no ale zobaczymy. Myślę, że jeżeli to tak to się zakończy, to dobrze, że zrezygnowaliśmy z Michała Leszczyńskiego, bo był to raczej zawodnik, który przechodziłby pogodzony z rolą tego, że raczej będzie dwójką. A tutaj nam też, kibicom, ale myślę, że przede wszystkim działaczom zależało na tym, żeby mieć bramkarza, który będzie w stanie, może nie z marszu, ale po 2-3 tygodniach, posadzić na ławce Wojciecha Pawłowskiego, który będzie się prezentował lepiej w treningu, który będzie bronił po prostu skuteczniej, a dodatkowo ma jeszcze ogromny potencjał, bo ma zaledwie 21 lat. Szkoda, że nie jest rok młodszy jeszcze Miłosz, bo byłby młodzieżowcem, to już w ogóle mielibyśmy komfort, bo wstawilibyśmy takiego Miłosza do bramki i mielibyśmy chłopaka młodzieżowca ustawionego w super, super sprawa. No a tak, trzeba się zadowolić tym, co jest, no ale to naprawdę nie są ochłapy, to naprawdę nie jest bramkarz, którego ściągamy jako uzupełnienie kadry, to jest potencjalne wzmocnienie tej drużyny, to jest potencjalny zawodnik do pierwszej jedenastki. Mówię potencjalny, bo nie chcemy też podważać pozycji Wojtka Pawłowskiego, ale cieszymy się, że on będzie miał solidnego konkurenta, takiego, który jest w stanie go wygryźć ze składu, bo to jest dobre dla obu tych bramkarzy i to jest dobre też dla drużyny. 21 lat Miłosz Mleczko, 1,91 cm wzrostu, 84 kilo wagi, reprezentant Polski między innymi do lat 20, chociaż ostatni taki mecz w barwach narodowych rozegrał w marcu 2019 roku, a więc skończył już 21 lat, więc myślę, że Miłosz mógłby urodzić tylko w młodzieżówce, a tam raczej jest ciężka konkurencja, jest Kamil Grabara i paru innych dobrych chłopaków, więc raczej do reprezentacji teraz już nie trafi, ale może trafić do bramki Widzewa. Zobaczymy jak to się będzie układało. Co do tego ostatniego meczu ligowego, chciałem sobie to sprawdzić, bo jestem to, ale to może zanim się rozgadam na temat Miłosza, to przejdźmy może w ogóle do omówienia, co w programie słychać, bo tak się zapędziłem i przeszedłem płynnie między Dzień Dobry Widzewie a Trybuną Prasową, że zapomniałem Wam o tym powiedzieć. Oprócz tego, że o transferach sobie pogadamy, no i między innymi właśnie temat tego Miłosza, który nam wypłynął u nas w radio kilkanaście minut temu, to pogadamy sobie jeszcze na temat innych transferów, właśnie między innymi Patryka Stępińskiego, a także o tym, co piszą inne media, na przykład Gazeta Wyborcza, bo też się takie artykuły pojawiają nowe. Zobaczymy, co z derbami Łodzi, jest już decyzja oficjalna, a nie tak jak pisał sobie tam 44 razy Dariusz Kuczmera, że derby przełożone już są przełożone i tak dalej, bo coś tam rozmawiał z Adamem Kaźmierczakiem, prezesem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. No dodam, że Radio Widzew też było pierwsze z informacją o tym, że derby mogą zostać przełożone. Nikt o tym wtedy nie pomyślał. Myśmy o tym informowali pierwsi, ale o tym, że oficjalnie są przełożone, na pewno, też może nie informujemy pierwsi, ale też dopiero my teraz będziemy o tym informować, a nie robić to 3-2 tygodnie temu, bo równie dobrze można by napisać, że wynikiem takim i takim się zakończą i podać 10 artykułów z 10 wynikami, a potem powiedzieć, no tak jak mówiliśmy, było 1-0, więc trochę się do pan Dariusz Kuczmera
wyrwał do przodu, no ale to wiecie, to jest jego specyfika, jego przypadłość i można mu to wybaczyć. Coś jeszcze? Mamy terminy oprócz terminu derbowego, który nie jest jeszcze przesądzony. Mamy dwa nowe terminy ligowe naszych wyjazdów pierwszoligowych, oczywiście takie, które jeszcze mogą ulec zmianie. WTM pisał o zajęciach we wtorek na Łodziance. Strona oficjalna prezentuje nam wypowiedzi Przemysława Kity. Ekspres Ilustrowany powoli układa skład, jedenastkę na mecz z Radomiakiem. A jeszcze strona oficjalna na koniec nas poinformuje o tym, że ruszyły prace pełną parą, przepraszam, przy budowie muzeum, a więc coś nowego w tym temacie się wreszcie zadziało. Także tyle tytułem wstępu, zaczynamy program i jedziemy z grubej rury, bo nie ma na co czekać. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zaczynamy, jak mówiłem, od tematów transferowych, które nas grzeją w zasadzie dzisiaj od rana. Miało być inaczej, ale przełożymy sobie pewien news na później. O, tak zrobimy, zostaniemy przy temacie transferu, bo już je wywołałem. Miłosz Mleczko, jeszcze raz sobie sprawdzam, chciałem zobaczyć ten mecz Lecha Poznań ligowy z ostatniej kolejki, pierwszej kolejki inauguracyjnej w Ekstraklasie. Kto siedział na ławce rezerwowych w meczu Kolejorza z Zagłębiem Lubin. Właśnie sobie odpalam tutaj statystyki, składy meczowe i sprawdzimy, kto tam się na ławce znalazł. Zagłębie Lubin, porażka 1-2 na wyjeździe. Filip Bednarek w bramce rzeczywiście, natomiast nie widzę informacji, kto był na ławce rezerwowej, kto się w tym spotkaniu znalazł. Zaraz będziemy szukać, więc to jest żaden problem. Jeżeli był to Miłosz Mleczko, no to widać, że był to zawodnik, który teoretycznie też mógł wejść do bramki Kolejorza w kolejnym spotkaniu i zaliczyć drugi występ w Ekstraklasie, gdyby coś się stało na rozgrzewce, w trakcie meczu pierwszemu bramkarzowi, to takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Ja sprawdzam, nie ma Miłosza Mleczki, był Marko Malenica, to jest chyba bramkarz, który usiadł na ławce rezerwowych, a więc Miłosz Mleczko no, widzi, że nie ma raczej szans na to, żeby... No tak, Marko Malenica rzeczywiście, bo mówił o tym trener bramkarzy Lecha Poznań, który był gościem Radia Widzew jakiś czas temu i właśnie opowiadał o tym, że sprowadzono zawodnika z Bałkanów, dobrego bramkarza stamtąd i w tym momencie trzeci do gry jest Miłosz Mleczko w Lechu, więc nie ma absolutnie szans na grę w pierwszym zespole, tym bardziej, że jeszcze niedługo, albo nie niedługo, ale wkrótce wróci do gry, albo w przyszłości wróci do gry Miki van der Hart, czyli podstawowy bramkarz Lecha w poprzednim sezonie i zrobi się bardzo ciasno, więc dla Mleczki jedyna szansa na grę to albo zostać w drugiej lidze w rezerwach Lecha i tam się mierzyć, ale tam też jest podobno bramkarz, którego Lech 2 chce, na którego chce stawiać, chce, żeby ten chłopak bronił bramki młodego Kolejorza, bo tak to trzeba nazwać, Lech Poznań 2, to jest taka kopalnia dla młodych piłkarzy, to jest takie miejsce, gdzie zawodnicy z Akademii utalentowani się pojawiają i tam jest jeszcze młodszy bramkarz, który tam ma bronić, a więc no zobaczymy, prawdopodobnie Miłosz Mleczko po prostu chce iść gdzieś, gdzie będzie grać, bo uważa, że może jeszcze jego umiejętności nie są na tyle, żeby wygryźć, żeby zostać jedynką w Ekstraklasie w Kolejorzu, ale są na tyle wysokie i tak uważam też działaczy Widzewa, aby wygryźć ze składu w pierwszej lidze Wojciecha Pawłowskiego. No my będziemy oczywiście życzyli Miłoszowi powodzenia w tym temacie, a nawet jak mu się nie uda, to żeby robił co może, bo to też będzie wpływało wtedy na formę Wojtka Pawłowskiego. Ale no oczywiście poczekajmy, badania, kontrakt trzeba jeszcze podpisać, nic nie zostało przyklepane, jedynie to, co się dowiedzieliśmy, to co nam donieśli ludzie, po prostu naoczni świadkowie, Mleczko jest w klubie, więc wiemy, że coś się w tym temacie dzieje. Ja cały czas liczyłem, że ten Bielica, Daniel Bielica trafi do Widzewa, bo uważam, że to jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia w ogóle w kraju, no ale Górnik Zabrze, gdzie się zaparł, nie chciał go nam puścić. Bielica ostatecznie wylądował w jakimś klubie pierwszoligowym,
Gdzieś dostałem informację, gdzie trafił, ale już wyleciało z głowy. No trudno. No nie trafi do Widzewa, dlatego może pamięć moja tego nie zapisała sobie na twardym dysku. Dobrze, przejdźmy do kolejnych tematów, bo tak na dobrą sprawę to trybuna prasowa to przegląd mediów, a żadne media jeszcze o Mleczce nie pisały, więc trochę tak się pochyliliśmy nad własnym newsem, ale są newsy inne. Patryk Stępiński o krok od powrotu do Widzewa. Pisze portal Widzew to my.net. Wczoraj artykuł napisano o godzinie 15.11. Myśmy mu informowali, no będę się chwalił, a czemu nie? Może to brzmi trochę znów tak mało skromnie, tak bardzo egoistycznie, ale znów my, że nie my jako radio, tylko ja pisałem jako pierwszy o tym, że Patryk Stępiński może wrócić do Widzewa na łamach portalu widzew24.pl, ale kolejne, zresztą bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że WTM też to zauważył, ale poszedł o krok dalej. Otóż okazało się, że Patryk Stępiński jest już bardzo blisko przejścia do Widzewa. Najpierw o tym informował znany użytkownik Twittera Janeks89, pozdrawiamy Janka, który zdradził to, że Stępiński jest bardzo blisko Widzewa, a później, albo w bardzo podobnym czasie, a może ciut wcześniej, szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, kto był pierwszy, pojawiła się jeszcze taka informacja na Instagramie Pola Griszoka, czy Pawła Griszoka, jakby ktoś wolał, czyli byłego piłkarza Widzewa, który szkolony w Niemczech, który jest agentem piłkarskim, reprezentuje m.in. interesy Patryka Stępińskiego i on wrzucił na Instagrama zdjęcie z napisu Widzew Łódź na elewacji z herbem, na elewacji stadionu z oznaczeniem Patryka Stępińskiego, z informacją, że wkrótce podpis, więc można było łatwo to wyśledzić, o kogo chodzi. Okazało się, że właśnie o Patryka Stępińskiego. No i ten zawodnik też dziś miał się pojawić, z tego co słyszałem, w Łodzi, po to, żeby przejść badania medyczne, podpisać kontrakt, więc są szanse na to, że i z Mleczko, i ze Stępińskim Widzew pojedzie już do Pruszkowa w sobotnim meczu z Radomiakiem. Albo to się trochę przeciągnie i podpisanie zostaną na początku przyszłego tygodnia. Zobaczymy. No tutaj będzie wiele zależało od sprawności z badaniami, od kwestii przygotowania kontraktów i tak dalej. Jak będą przygotowywać, jak z Danielem Mąką, no to raczej nie ma szans, a jak się pośpieszą, to znaczy, że można. A to by wtedy oznaczało, że z Mąką ktoś tam jednak robił mu na złość. Ale w sumie Mąka też kontraktu jeszcze nie podpisał, więc trzech zawodników czeka teraz na możliwość podpisu. 10.14, zobaczymy, czy o 11 na treningu pojawi się Miłosz Mleczko i pojawi się Patryk Stępiński, czy też nie, że oni przyjechali tylko na badania. Ciekaw jestem sam. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Stępińskiego, no tutaj przypomina a portal Widzew to my, że będzie to jego powrót do Łodzi po 6 latach. Defensor przeniósł się do czterokrotnego mistrza Polski ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli do Widzewa przyszedł z SMS-u i to w jego barwach zadebiutował w Ekstraklasie. Łącznie rozegrał 26 spotkań, a później opuścił tę drużynę łódzką na rzecz Wisły Płocki. Tam spędził chyba 6,5 roku, a więc widać, że Patryk jest taki bardzo zawodnikiem, takim bardzo lubiącym stabilizację. Może tak to powiem, taki skrót myślowy, że jest stabilnym. Lubi stabilizację, nie zmienia klubów jak rękawiczki. 6,5 roku spędził w Płocku. Pod koniec coś nie zaskoczyło, nie umiał sobie poradzić z rywalizacją, nie grał regularnie w Ekstraklasie, więc został przeniesiony do Warty Poznań, tam się przeniósł na pół roku ostatnio. Również miał tam jakieś pewne problemy i ostatecznie w Poznaniu uznali, że mają lepszych kandydatów na prawą obronę. No i Patryk został bez klubu, no i tak zgłosił się do niego Widzew. No i tutaj co? No Patryk przychodzi, czy przyjdzie jako... O ile przyjdzie oczywiście, bo poczekajmy, to zawsze jeszcze jest temat pod znakiem zapytania lekkim stojący, bo piłkarz musi być przebadany, wszystko musi być podpisane. Już nie takie transfery wykoleiły się na ostatniej prostej. Jeśli do tego transferu dojdzie, no to Patryk będzie naciskał na Łukasza Kosakiewicza, więc będziemy mieli dwóch piłkarzy, dwóch kandydatów do gry na prawej obronie, którzy mają za sobą występy w Ekstraklasie. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto ma więcej, czy Patryk, czy Łukasz Kosakiewicz. Trzeba byłoby sobie to sprawdzić i zobaczyć, który zagrał więcej spotkań. Zaraz sobie to, aż z ciekawości sobie to sprawdzę. No i co, no dla Kosakiewicza, myślę, że to są dwaj różni obrońcy, dwaj różni piłkarze, Stępiński i Kosakiewicz. Stępiński to raczej obrońca w takim
starym stylu, znaczy mniej dającym od siebie do przodu, a więcej broniącym. Natomiast Łukasz Kosakiewicz to raczej taki wahadłowy typowy zawodnik, który gdzieś tam się czuje lepiej w przodzie, w dośrodkowaniach, w akcjach do przodu, aniżeli w defensywie, więc to ich trochę różni, mam wrażenie, tych dwóch zawodników. No i w zależności od potrzeby możemy stawiać na tego lub tego, jeżeli potrzebujemy zamknąć, zablokować prawą stronę, bo na lewym skrzydle urywali jest bardzo dobry zawodnik, gramy ciężkie spotkanie, to możemy sobie pozwolić na to, żeby wstawić Patryka i trochę pobronić, tam zamknąć ten korytarz. 78 występów w Ekstraklasie Patryk Stępiński. Natomiast jeśli chcemy grać do przodu, chcemy, żeby prawa strona była aktywna, ofensywna, no to Łukasz Kosakiewicz wtedy, tak? Który broni może trochę słabiej, ale ma bardzo dużo asyst, jest rekordzistą Widzewa, jeśli chodzi o występy w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o asysty, a jeśli chodzi o występy w Ekstraklasie, 54 Łukasza Kosakiewicza, a więc no, ma więcej tych występów jednak Patryk. Jeżeli to miałoby być to kryterium, to wygląda Patryk lepiej. Młodszy jest, bo Łukasz Kosakiewicz 29 lat w tej chwili, Patryk Stępiński 25, a więc 4 lata ich dzieli. No więc no ciekawa sprawa. Jest jakiś wachlarz możliwości. Pamiętajmy też, że Patryk Stępiński może zagrać na lewej obronie, gdyby taka konieczność nadeszła. Albo może widzę w podejść do tematu w taki sposób, że Patryk zagra na prawej obronie, a Łukasz Kosakiewicz na prawej pomocy, gdyby też była taka potrzeba. I to też mamy wtedy mocno zablokowaną prawą stronę. Więc jest pełen wachlarz możliwości i mi się ten transfer akurat podoba. No, to jest taki transfer racjonalny, powiedziałbym. Z tego, co gdzieś tam dopytywałem, to jakiś wielki kontrakt dla Patryka nie jest potrzebny. Tutaj zapadła decyzja, że jest on skłonny przyjść za pieniądze, które będą raczej gdzieś tam myślę, że nawet może nie w środku stawki, może nie na samym dole stawki, ale gdzieś w środku, może nawet tak pomiędzy środkiem a początkiem dolnej połówki, tak bym to określił. Czyli pieniądze takie znośne, jak na to, co wydaje Widzew na innych piłkarzy i myślę, że za te pieniądze, no, nie będę oczywiście ich zdradzał, bo nikt mnie do tego nie upoważnił. Ja nie mam zamiaru ujawniać tych kwot, które słyszałem. Poza tym też nie wiem, czy one są prawdziwe, ale jeśli tak, no to jest to całkiem racjonalny, logiczny transfer. Chciałyby się może jakiegoś młodego chłopaka, 20-latka na przykład, który byłby młodzieżowcem, który nam mógłby wygryźć Łukasza ze składu, no ale to nie jest takie proste. Był taki kandydat, młodzieżowiec, który mógłby powalczyć z Łukaszem Kosakiewiczem, według mnie, też dobrze grający do przodu. Zawodnik, który mi się osobiście bardzo podobał, no ale też jego klub na razie gdzieś jest na nie i odwlekł podobno decyzję do końca tygodnia, tak słyszałem, a propos tego piłkarza, a my już tutaj będziemy badać Patryka Stępińskiego i wydaje mi się, że to jest znak i bardzo dobrze, że tak Widzew postąpił. Nie, no jest, zwodzicie nas już tyle czasu, już minęły 2 tygodnie, odkąd się przygotowujemy i nie możemy się dogadać w sprawie tego zawodnika, teraz odwlekacie to do czwartku, piątku, no to my dajemy sygnał, bierzemy Stępińskiego i pocałujta w dupę wójta za przeproszeniem. Znaczy my jesteśmy Widzewem, jesteśmy klubem, może sportowo teraz jeszcze dopiero na dorobku, ale klubem wielkim, jeśli chodzi o naszą dumę, tożsamość i no i nie damy sobie wejść na głowę, nie będziemy doprowadzać do sytuacji takiej, że będziemy wiecznie czekać, aż klub X czy Y się namyśli i nam powie w czwartek czy w piątek, czy chcemy danego zawodnika, czy nie chcemy. Może byłby lepszy od Stępińskiego, według mnie na pewno byłby lepszy, ale tam to raczej wypożyczenie, więc Widzew powiedział, tak, to się walta, za przeproszeniem, i bierzemy sobie kogoś innego. Jak się nagle odezwiecie w czwartek czy w piątek, że jednak jesteście gotowi na ten deal, to my wam wtedy powiemy, ale my już nie jesteśmy gotowi, do widzenia. No bo nie można sobie dać wejść na głowę, bo jeśli tak będziemy działać na rynku transferowym, jako z tej pozycji na kolanach, to nigdy nic dobrego nie wyniknie, więc brawo dla Widzewa. Jeżeli jest za co chwalić Widzew, zarząd, pion sportowy, tak jak często krytykujemy za różne działania, tak tutaj ja to chwalę i nie wiem, komu przypisywać te zasługi za takie podejście, może pani prezes. Jeśli tak, to brawo dla Martyny Pajączek za takie podejście. Przechodzę na łamę Gazety Wyborczej, transfery Widzewa, powroty Stępińskiego i Mąki i czekanie na Chorwata. Bartłomiej Dzikowski, wczoraj o godzinie 16:55. Szczerze powiedziawszy, nie czytałem tego artykułu przed programem, więc nie wiem, na ile jest on inny, na ile jest on różny od tego, który omawialiśmy we wczorajszej Trybunie Prasowej, ten poranny artykuł Bartka Drdzikowskiego. Czytam o tym, że Daniel Mąka ma, że saga jego ma być zakończona, że ma na koncie ponad 100 meczów w łódzkiej drużynie, 29 goli, 2 awanse do drugiej pierwszej ligi, ale też 32 lata na karku, a za sobą poważną kontuzję. Po zakończeniu sezonu skończy się też jego kontrakt, mimo to nowy trener Clay Dobby dał mu szansę i pozwolił trenować z drużyną. Gdy przez ostatnie tygodnie dziennikarze pytali, co z Mąką, Widzewi odpowiadali, że przechodzi testy.
I wygląda na to, że piłkarz je zdał. Dobi, mimo już dość licznej kadry, najwyraźniej uznał, że doświadczony skrzydłowy jeszcze się przyda, nawet jeśli nie z boku pomocy, to w środku drugiej linii. Właśnie, bo to jest też ciekawa informacja, też o to dopytywałem, okazuje się, że Mąka jest widziany w środku pola, nie na boku. Czyli jeżeli chodzi o skrzydła, to tam Oyama, Kun, Michalski, który też może grać w środku, Gutowski, z konieczności Amejaw czy Prochownik, natomiast nie wiem, czy kogoś nie pominąłem. Natomiast jeśli chodzi o Daniela Mąkę, no to nie, skrzydło raczej do środka, raczej ósemka, czyli zawodnik, który swoją mądrością, swoim doświadczeniem miałby wejść na końcówkę do środka pola, przypilnować wyniku, pomóc się utrzymać przy korzystnym rezultacie. Taki jest plan na Daniela Mąkę. A z drugiej strony też widzę, i to też brawa dla zarządu, znaczy dla zarządu może nie, bo wiemy, jak pani prezes tutaj nie chciała Daniela i po prostu ugięła się pod presją trenera, dyrektora sportowego, drugiego członka zarządu, żeby może nie pod... raczej uległa ich namowom, o tak bym powiedział, może nie pod presją, uległa ich namowom i zgodziła się tego Daniela zostawić, bo pani prezes akurat jego nie chciała, więc to trudno ją chwalić za to. Ale to jest też dobry sygnał dla innych piłkarzy, tak jak postępuje Widzew. Jest z nami facet, który tutaj przyszedł do trzeciej ligi, gdy nie było niczego, nie było milionów, nie było 17 tysięcy karnetów, 16 i pewnego stadionu 18-tysięcznika. Nie było robaków, możdżeniów, byli zawodnicy na miarę trzeciej ligi, były obiekty Szkoły Mistrzostwa Sportowego, niczego mnie nie ujmując, bo też dzięki temu mieliśmy gdzie grać. A jednak Daniel Mąka tam się zdecydował wtedy, by przyjść, jak nie było niczego. I ten facet z nami jest teraz piąty rok, piąty sezon. Facet z nami wywalczył dwa awanse, zagrał ponad 100 spotkań, strzelił ponad 29, ponad, no, prawie 30 bramek, 29. Jak się cofniemy w pamięci do czasów trzeciej ligi obu tych sezonów, to Mąka był ulubieńcem trybun, był człowiekiem, którego wszyscy nosili na rękach i całowali po stopach, bo strzelał bramki jak karabin i bardzo wiele rzeczy mu zawdzięczamy. Pamięć była zawodna, gdzieś Widzew idzie do przodu, zostawiamy za sobą tych, którzy po drodze z tym Widzewem nie byli w stanie iść w górę i oni wszyscy poodpadali. Ostatni został Mąka, to jest ostatni z tych piłkarzy, którzy jeszcze w trzeciej lidze, jeszcze grał na SMS-ie, to jest ostatni piłkarz, który grał na SMS-ie, bo jeszcze Patryk Wolański miał ku temu przyjemność, czy wątpliwą przyjemność, ale jego już z nami nie ma. Mąka jest ostatni. Nie ma już żadnego piłkarza z czwartej ligi, no poza Michałem Czaplarskim, który jest w Akademii jako trener, więc jest pewnym łącznikiem tej historii. Natomiast Daniel jest ostatnim piłkarzem, który grał jeszcze na... Pamięta te czasy, kiedy nie było niczego. Kiedy była jedna trybuna na Milionowej, druga skręcona przez kibiców, kiedy VIP-y przychodziły na balkon, na budynek SMS-u, jakiś murowany, ceglany, a nie teraz w skyboxach piją sobie buciana i palą cygara. Wtedy Daniel Mąka był i strzelał bramki i Widzew wciągnął do góry. A potem doznał ciężkiej kontuzji w meczu z Widzewem. No i to jest przykład dla piłkarzy. Klub się od was nie odwraca. Macie za sobą fajną historię, macie za sobą poświęcenie, serce wkładane w każdy występ, w każdy dzień spędzony w Widzewie, bo Daniel takim piłkarzem jest, więc my takiego piłkarza nie chcemy kopnąć w dupę za przeproszeniem przy pierwszej lepszej okazji, bo powinna mu się noga, tylko jeszcze dajemy mu szansę, więc jest to też taki pewien symbol pokazujący, że w Widzewie jednak też nie myśli się tak na chłodno, nie jest piłkarz tylko statystyką w Excelu, zerem czy jedynką w tym samym informatycznym naszym systemie, tylko jest kimś więcej No ale czy to wystarcza? Nie wiem. Czy to wystarcza, żeby go trzymać w drużynie, płacić mu kontrakt? Pewnie niewielki, ale jednak... No widocznie trener uznał, że tak. Widocznie mu jest potrzebny. Dlatego ja mówię, ja mam mieszane uczucia co do tego, czy sportowo nam Daniel pomoże. Chciałbym, żeby tak było, bo cenię go właśnie za to, że tyle z nami jest i tyle nam dał. Czego dzisiaj już nie pamiętamy tak naprawdę, bo żyjemy teraźniejszością. Zapominamy o tym, co było jeszcze parę lat temu. No ale widocznie trener uznał, że jest nam Daniel jakoś potrzebny. No zobaczymy, rozliczymy tę decyzję sportowo. Natomiast jeżeli miałbym szukać gdzieś pozytywów z tego, że Daniel zostaje, no to na pewno takim pozytywem jest taka symbolika pokazująca, że nie odwracamy się od takich ludzi i doceniamy ich wkład. Natomiast to, czy to jest wystarczający powód, żeby go za sobą zatrzymać w kadrze, no to będzie trwała, myślę, dyskusja na ten temat i tego my tutaj nie rozstrzygniemy, nie jesteśmy sędziami. Ja mam mieszane uczucia, część kibiców jest za, część kibiców jest przeciw, zobaczymy. Co jeszcze w tym artykule? No podkreślę, Bartek Dardzikowski, o proszę, powołując się na Radio Widzew, dziękujemy Bartku i fajnie, że ta rzetelność wyborcza jest, jak ty piszesz teksty. Przypomina Bartek
tak jak to wyglądało, że Bąka się musiał prosić, tak? I chodzić codziennie przez jakiś czas na to, żeby móc z panią prezes porozmawiać, aż w końcu włączyło się to wszystko stowarzyszenie, które no wręcz wydało dyspozycję załatwienia tej sprawy. Nie dyspozycję podpisania kontraktu, przypomnę raz jeszcze, tylko dyspozycję spotkania się z zawodnikiem i przedstawienia mu ostatecznej decyzji. To było najważniejsze, o to apelowaliśmy. No decyzja była taka, że sportowo na tak, więc pani prezes no, uległa tym namowom pionu sportowego, chociaż jeszcze klub był nie podpisał, kontraktu nie, Daniel Mąka nie podpisał. Następnie jeszcze Bartek Drodzikowski pisze o powrocie Stępińskiego, ale to jest dokładnie to samo, o czym mówiliśmy, analizując portal Widzew to My. No jeżeli chodzi o środek obrony, to Josip Czalusić, o którym pisał też Bartek Drodzikowski wczoraj rano, więc tak naprawdę to takie... Taka lekka aktualizacja tego porannego artykułu, więc zamykam, bo nic nowego się nie dowiemy z niego. Jest jeszcze artykuł na portalu widzew24.pl, nie będę ukrywał mojego autorstwa, wczoraj z wieczora, więc dość świeży. O 3 nazwiska mniej trwa przebudowa drużyny. Czego innego dowiecie się z tego artykułu, a czego nie mogliście się dowiedzieć z tych pozostałych, co jest innego w tym tekście? No to jest to, że... No nie jest raczej widziany w kadrze na przyszły sezon Marcel Gąsior, że to przedłużenie kontraktu z Danielem Mąką powoduje, że Gąsior jest ostatni do gry, no i ma sobie szukać nowego klubu, albo wkrótce taka decyzja zapadnie, albo już zapadła. Ja z Marcelem rozmawiam prywatnie, więc nie będę mówił, co mi prywatnie powiedział, bo to była prywatna rozmowa, nieautoryzowana. Nie była to rozmowa na zasadzie dziennikarz zawodnik, więc ja nie będę mówił, co mi powiedział, bo nie chcę tutaj łamać pewnych ustaleń. Prywatnie mogę sobie rozmawiać z kim chcę, ale zawodowo, żeby później gdzieś te wypowiedzi piłkarza trafiały, czy do radia, czy na łamy jakichś stron internetowych, to musi być to uzgodnione z klubem i musi być w tym wszystkim wola samego piłkarza. Ale no, taka jest sytuacja, że Marcel Gąsior, raczej nie powinniśmy go brać pod uwagę przy układaniu kadry. Jeżeli nie znajdzie sobie innego klubu, to prawdopodobnie będzie w rezerwach. Takie mam sygnały. Cóż tu jeszcze w tym... No, pozostałe informacje są takie, że Marcel Pieńczek coraz bliżej wypożyczenia. Klub z pierwszej ligi jest poważnie zainteresowany. Są też kluby z drugiej ligi, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż Marcel się zdecyduje na którąś opcję. Zostaną przeprowadzone badania, dopięty kontrakt i Marcel spędzi co najmniej najbliższą rundę gdzieś indziej. Miejmy nadzieję, że to będzie klub, gdzie może grać. Ja wiem, jaki to klub, ale tutaj byłem proszony, żeby tego nie podawać. Wiem, że ten klub poszukuje lewego obrońcy, więc dobrze się składa. Marcel jest młodzieżowcem, więc może dzięki temu będzie regularnie występował i to bardzo dobrze dla niego. O Czalusiciu, no to już mówiliśmy dzisiaj sporo, więc to też się powiela. No i to w zasadzie chyba wszystko. No mówiliśmy o tym jeszcze, że Leszczyńskiego, pisałem o tym, że Leszczyńskiego już nie ma na treningach, że wraca temat innego, odżył, zacytuję, jak się dowiedzieliśmy, odżył temat sprowadzenia innego golkipera, którego przy Piłsudskiego kusili wcześniej. Rezygnację z usług Leszczyńskiego może potwierdzać fakt, iż nie było go już na wtorkowych zajęciach, jak donosił portal widzewtomy.net. O tym artykule za chwilę będziemy mówić. No i to było wczoraj wieczorem, a dzisiaj rano się okazało, że Mleczko już był widziany, więc już nie jest to tajemnicą, że ten piłkarz to jest ten bramkarz, do którego temat odżył. No i nawet pokusiłem się o takie zestawienie kadry przewidywanej drużyny na sezon 2020-2021, odliczając Damiana Skrzeczkowskiego, Konrada Reszkę, Damiana Skrzeczkowskiego i Jakuba Kmitę, którzy mają być docelowo w drużynie rezerw, ale trenować z pierwszą drużyną i tak być w zawieszeniu, ale oni raczej będą traktowani jako piłkarze drugiej drużyny, no to robi nam się 25 nazwisk. Z Marcelem Gąsiorem robi nam się 25 nazwisk. Jeśli uznamy, że Marcela Gąsiora tutaj nie będzie, to robią nam się 24 nazwiska, ale w tych 24 nazwiskach jest już uwzględniony Patryk Stępiński, nowy stoper, czyli powiedzmy na przykład ten Czalusić lub ktokolwiek inny, no i nowy bramkarz, czyli w tym wypadku Mleczko. A więc jeżeli trener Dobi chciał mieć 24 piłkarzy w kadrze, no to ja myślę, że sprowadzając bramkarza, na przykład Mleczkę, sprowadzając Stępińskiego i na przykład Czalusicza na środek obrony i żegnając Marcela Gąsiora, mamy 24 piłkarzy w kadrze, tak jak chciał trener, po dwóch na każdą pozycję, plus w odwodzie w razie czego Reszkę Skrzyczkowskiego, Kmitę lub cały tabun młodych zawodników, którzy się wyróżniają. Tylko ta trójka jest już zgłoszona do rozgrywek, bo oni byli na ławce w meczu pucharowym w Skierniewicach, więc oni są najbliżej tej pierwszej drużyny, choćby przez fakt zgłoszenia do niej. No i mamy w tym wszystkim jeszcze gdzieś w zawieszeniu Przemka Kitę, który
No tak do końca jeszcze nie wiemy, kiedy będzie dla nas dostępny. Może dopiero pod koniec rundy będzie w stanie dojść do takiej formy, żeby nam pomóc w pierwszej lidze. No bo to też nie może być tak, że my Przemka za zasługi z poprzedniej rundy wystawiamy od początku, czy go wyrzucamy w drugiej połowie tylko dlatego. No nie, on po prostu musi być już w takiej dyspozycji, żeby pomóc drużynie, bo drużyna jest najważniejsza. Więc ile będziemy na to czekać, nie wiadomo. Jak ta kadra by się kształtowała? No mielibyśmy dwóch bramkarzy, tak docelowo, Wojciecha Pawłowskiego i Miłosza Mleczkę. No i obaj trafiają powiedzmy do tej dwudziestki meczowej, jeden jako podstawowy, drugi jako zmiennik. Na lewej obronie mielibyśmy na lewą obronę dwóch piłkarzy, Filipa Bechta i Petera Mikulicia, a więc dwóch na drugą na jedną na tą pozycję i dwóch na prawą obronę, czyli Patryka Stępińskiego i Łukasza Kosakiewicza. Później powinniśmy mieć po dwóch na środek obrony, czyli czterech łącznie, bo to dwóch środkowych obrońców jest oczywiście w jedenastce. No i mamy Krystian Nowak, Sebastian Rudol, Daniel Danżyna i na przykład Josip Calusic lub jakiś inny piłkarz w jego miejsce. I tak nam się zamyka obrona. Ośmiu piłkarzy, czterech środkowych obrońców, dwóch bocznych, dwóch lewych, ośmiu piłkarzy zabezpieczone po dwóch na każdą pozycję. Jeśli chodzi o pomocników, jeśli chodzi o lewych skrzydłowych, no to możemy powiedzieć, że mamy tutaj więcej jak dwóch. Mamy Dominika Kuda i na przykład mamy Konrada Gutowskiego, a więc dwóch. Na prawą stronę mamy wtedy Mateusza Michalskiego i Henryka Jama, mówiłem na lewej. No to mamy Mateusza Michalskiego, powiedzmy, i na prawą stronę Michaela Ameyau. Albo na przykład, no tak, no w ten sposób. Ameyau na prawej i Michalski na prawej, Gutowski na lewej i Kun na lewej, a jeszcze jest Oyama, przepraszam. No to nie, to jeszcze inaczej. To na lewą stronę Gutowski Kun, a na prawą Michalski Oyama. I jeszcze jako trzeci mogący grać i na lewej, i na prawej stronie, ale także jako dziesiątka podwieszony pod napastnikiem Ameyaw lub Prochownik. Natomiast jeśli chodzi o środkowych, tutaj potrzebujemy czterech takich środkowych pomocników, no więc mamy Daniela Mąkę, Mateusza Morzenia, Patryka Muchę i Bartłomieja Poczobuta i w razie czego też tam może wejść jeszcze Merwie van Dambu. Może tam też wejść do środka pomocy Mateusz Michalski, może tam również wejść Michael Ameyaw grający na ósemce, chociaż to raczej mało prawdopodobne, więc jest spore pole manewru, po dwóch na każdą pozycję, a dodatkowo jeszcze pewne roszady mogą następować, no i czterech napastników w kadrze, trzech w zasadzie, Czubak i Robak od razu, dojdzie nam jeszcze Kita, no i do ataku spokojnie jeszcze będzie pewnie przymierzany Prochownik, może tam też zagrać Fandambo, może tam też zagrać z powodzeniem, znaczy z powodzeniem to, ale może tam zagrać Ameyaw, może tam też być ustawiony na przykład Mateusz Michalski, który może grać i w środku pola, i jako napastnik, i jako skrzydłowy, lewy lub prawy, więc naprawdę jest tutaj wiele możliwości i jakbyśmy się uparli, żeby zestawić dwie jedenastki, no to zestawimy dwie jedenastki, nie będzie tutaj wymyślania jakichś cudownych pozycji dla piłkarzy, żeby tylko tę jedenastkę na siłę utworzyć, tylko to byłaby jedenastka właściwa, no bo wyobraźmy sobie, Pawłowski w bramce, jedenastka numer jeden, Wojciech Pawłowski, Łukasz Kosakiewicz, Sebastian Rudol, na ligę powiedzmy, zabawmy się, ustawiamy jedenastkę na Radomiak. Bramka Pawłowski, prawa obrona Turzyniecki, w środku Rudol z Tanżyną, na lewej stronie Becht. O, przepraszam, jakiś alarm w telefonie. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No przepraszam, dopadły nas jakieś problemy techniczne, wszystko się sprzeciwiło, przeciwko nam się tutaj różne techniczne elementy zadziałały, ale już chyba mam nadzieję, jestem słyszalny, Twitter mógł potwierdzić, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Wrócę do poprzedniej myśli, jeżeli chodzi o kwestię kadry, to załóżmy sobie, przyjmijmy sobie skład na mecz z Radomiakiem, bramka Pawłowski, obrona od prawej Kosakiewicz, Rudol, Tanżyna i Becht. Jeśli chodzi o linię pomocy, prawa strona Oyama, w środku Poczobut, Możdżeń, lewa strona Kun i w ataku Fandambu Robak. Słyszę, że działam, już jestem, przepraszam raz jeszcze, więc te kłopoty nas dopadły, na szczęście tylko chwilowe. To jest jedna jedenastka, natomiast druga jedenastka, którą bylibyśmy w stanie sklecić, to jest Mleczko w bramce, prawa obrona Stępiński, w środku Krystian Nowak, no i tutaj mamy jeszcze na razie dziurę, więc tu w tym momencie jeszcze nie jesteśmy w stanie wstawić żadnego nazwiska, ale no docelowo na zabawę przyjmiemy, że byłby to Josip Calusic, lewa obrona wówczas Petar Mikulić, a więc mamy lewa obrona Chorwat,
półlewy stoper Chorwat, półprawy stoper piłkarz grający w Chorwacji Polak i z prawej Stępiński. Druga linia z prawej strony Mateusz Michalski, na lewym skrzydle Konrad Gutowski, w środku pola Patryk Mucha i Daniel Mąka i z przodu w ataku Konrad Czubak i no i docelowo Przemek Kita, albo na razie Robert Prechownik. Takie dwie jedenastki jesteśmy w stanie zmontować, więc owszem, jedna trochę słabsza od tej drugiej, ale dawno nie mieliśmy takiego komfortu. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała poprzednia runda pod względem kadrowym, jak mieliśmy problem, żeby gdzieś sklecić drużynę. Mieliśmy naprawdę duże zmartwienie, jak to w tym ostatnich meczach ma wyglądać, bo pojawiły się kartki, pojawiły się urazy i mieliśmy kłopot. No ale zobaczymy, to są na razie przymiarki. Czekamy na podpisanie kontraktów przez Miłosza Mleczko, przez Patryka Stępińskiego, a potem czekamy na wyjaśnienia, co ze środkowym, i przez Daniela Mąkę, a następnie czekamy na wyjaśnienia sytuacji ze środkowym obrońcą. I w zasadzie kadrę powinniśmy mieć zamkniętą. Mówi się w Widzewie, o tym pisała też Gazeta Wyborcza, że w razie czego jedno miejsce ma być pozostawione wolne na wypadek gdyby Widzew jeszcze gdzieś jakąś perełkę na transferowym rynku trafił. No bo wiecie, okienko trwa do 5 października i tu się jeszcze mogą różne rzeczy wydarzyć do tego czasu. Okej, przechodzimy do kolejnego tematu, odchodzimy od transferów, ale zanim to przejrzę Twittera oczywiście, żeby wam to oddać, bo zależy nam na interakcji z wami, nie po to, żeby się wypisali, a my na to nie reagujemy. Tomasz Nowak pyta, czy w tym tygodniu stroje kapy będą w oficjalnym sklepie. No fajnie, że pytacie nas, Radio Widzew, czy o to, co się dzieje w oficjalnym sklepie, bo to znaczy, że u nas szukacie źródła informacji, a nie w klubie, ale ja mimo wszystko jednak odesyłabym Tomku do klubu. No nasza wiedza polega na tym tylko, czy moja wiedza jest oparta o to, o czym mówił nam dyrektor Kappa Sport Poland, pan Michał Wójcik, który mówił, że w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, który właśnie trwa, mają się pojawić pierwsze produkty w sklepie oficjalnym i potem z czasem ten asortyment będzie, ta gama produktów będzie rozszerzana. Więc jeśli wierzyć jego słowom, które wypowiadał no, półtora tygodnia temu, to tak. Natomiast tylko tyle potrafię powiedzieć. Czy na pewno dojedzie, czy tak, no to trzeba, czy na pewno będą, trzeba pytać klub, trzeba pytać ludzi w sklepie oficjalnym, żeby to mogli potwierdzić. Kamil Sterczewski, pozdrawiam Wanku, pisze sztos, zareagował w taki sposób na informacje o Miłoszu Mleczko. I to jest jakiś pomysł, wypożyczenie z opcją kupna za rozsądną kwotę, a nie jakiś ogór z Olsztyna, wieczny, rezerwowy, napisał Michał Sobczyk w odpowiedzi. Wzmocnień czar, pisze Bartek Szmigiel. Michał WRZ pyta niejakiego Damiana Smyka z portalu Weszło.com o opinię na temat Miłosza Mleczki, no bo to człowiek z Poznania, piszący o Lechu na Weszło. No i mamy odpowiedź redaktora Weszło.com. Nie oglądałem go na wypożyczeniu w Puszczy, ale ponoć nieźle tam wyglądał. Daje radę na linii, dobry refleks, zdarzają mu się jakieś dziwne wyjścia na przedpole, ale sam jestem ciekaw tego, jak chłopak poradzi sobie pod presją. W Lechu jakoś bez przekonania do niego podchodzili. No tak, by podchodzić z przekonaniem, to byłby teraz w bramce, albo przynajmniej w kadrze, a tu wzięli jakiegoś Chorwata, wsadzili tego Szymańskiego, czyli nie podchodzą do w Lechu do niego z jakąś wielką nadzieją. No to jest akurat łatwe do zauważenia. Co tutaj jeszcze wam się udało nam napisać w tym temacie? Jarosław też raczej kubeł zimnej wody na ten transfer. Mleczko słabo wyglądał w tym jednym meczu w Ekstraklasie. Niepewny, ale miał sporo szczęścia. Kozaka Lech by nie oddał nawet średniaka, ale perspektywicznego też nie, więc na spokojnie z tym transferem. No tu by się, to znaczy jak wygląda w meczu Ekstraklasy, no Instat pokazuje, że bardzo dobrze, ja meczu nie widziałem, natomiast czy Lech by nie oddał średniaka perspektywicznego na wypożyczenie do jednego klubu, gdzie ktoś, chłopak się może ograć i jeszcze wrócić? Nie wiem, no ja mam wątpliwości, że to raczej, na pewno gdyby był Kozakiem, to grałby w Ekstraklasie. Natomiast jakby był z perspektywy Lecha średniakiem, no to średniaka trzymać w rezerwach, nie, no lepiej go wypożyczyć i niech gra w tej Łodzi, może wywalczy miejsce, więc zobaczymy. Bardzo ciekawa rywalizacja nas czeka, pisze Tokar EUDZ. Zizu z kolei, dobry ruch, jak się sprawdzi, jest opcja, że... Dobry ruch, jak się sprawdzi,
Jest opcja. Jeśli nie, pożegnamy go bez żalu. Lepszy młody chłopak niż rezerwowy z Olsztyna, uważa Zizu 1910. Cóż tutaj jeszcze piszecie? Tomasz Nowak pisze, Warcie Poznań jest Bielica. A Warta Poznań, właśnie. Tam trafił. Szkoda, że nie do Widzewa. Na siłę też nie będziesz trzymać, skoro mogą zaoferować mu tylko drugą ligę. To odpowiada Jarosławowi Zizu właśnie. Ja się z tą odpowiedzią zgadzam. Seweryn Owczarek pisze, poszedłbym się nawalić, ale przecież robota. Czyli widać, że Seweryn jest zadowolony z informacji o Mleczce. Grzegorz Tomczyk pisze, Polsat patronuje pierwszej lidze od 5 lat. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenia procentują jakością publikowanych transmisji. Wczoraj w Radio Widzew Marcin Feddek wyjaśniał kilka kwestii. W każdej kolejce 3 transmisje live z wozami wyjazdowymi, reszta meczów w gorszej jakości. No tak, no to jeśli chcecie posłuchać, co mówił Marcin Feddek, no znany dziennikarz Polsatu Sport, autor książki o Adamie Nawałce między innymi, to powtórka dzisiejszego programu o godzinie, no, sprawdzę, 13? 13.10 mniej więcej. Rozmowa totalnie swobodna. Adrian Somorowski, Maciej Winczewski, oni wczoraj rozmawiali z Marcinem Fetkiem, więc tą powtórkę wam zaprasza. Bartek Derdzikowski pisze, brawo radio, ale pierwsze info o nim Gazeta Wyborcza. Tak, tak, oczywiście, to podkreślamy to Bartku na każdym kroku. Gazeta Wyborcza już dawno temu informowała o Mleczce, natomiast ten nasz news dotyczył tego, że on jest dzisiaj w klubie, że dzisiaj przechodzi badania, że temat wrócił, więc mam nadzieję, że nie masz nam tego za złe, bo nie o to nam chodziło, żeby się podpinać pod waszego newsa, tylko to, no trochę jednak jest to inna informacja, bo wy pisaliście, że Mleczko jest gdzieś w liście życzeń, ale potem temat ucichł, a my informujemy, że odżył. O, tak, tak, podzielmy się tą informacją. Ignacy Witkacy pyta, a co ze Stępińskim, to już powiedziałem. Igoraz dopisuje, prawda, pierwsze info wyszło z Wyborczej, tak, jak absolutnie tego nie neguję. Marcin pisze, Wolański nie grał na SMS-ie, przyszedł już na nowy sezon. Na nowy stadion, przepraszam. Aha, no to widzisz, no to pamięć moja też bywa zawodna. No to tym bardziej Daniel Mąka jest ostatnim, a wcześniej kto był? Trzeba byłoby to prześledzić. Mateusz Michalski wraca. O, przecież Mateusz Michalski był na SMS-ie, 100%. Nawet był rezerwowym wtedy w pierwszych meczach u Marcina Puski, więc będzie ich dwóch. Skazany na Widzew pyta, wydaje się, że temat Leszczyńskiego, że już prawie podpisany, mógł być kartą przetargową w negocjacjach z Mleczko. Nie oceniajmy go po jednym meczu w Ekstraklasie. Na szczeblu pierwszej ligi 33 występy, 11 czystych kont. Czyli co trzeci mecz czyste konto. To jest dość dobra statystyka. Młody na pewno będzie walczył z Wojtkiem o numer 1. Obu to wyjdzie na dobre. Marek Mirek, no bo to tu ciężko, jedna login tak, imię tak. Sprawa z Danielem Mąką wygląda dla mnie jak poniżanie zawodnika, który tak, jak mówisz Maćku, zrobił dla klubu dużo. Zgadzam się. Grzegorz Tomczyk pisze o tym, co mówił Marcin Feddek, więc ja to pominę. Tomasz Nowak, Przemek dziś był w radiu Widzew FM i mówił, że szykuje się na derby. No, fajnie, że Przemek się pali do gry, ale ja bym był tutaj bardzo ostrożny. Raczej nie sądzę, żeby na derby był gotowy. Myślę, że Przemku derby z trybun, ale chciałbym się bardzo mylić oczywiście, bo czekam na twój powrót, tak jak każdy kibic, jak małe dziecko na świętego Mikołaja. Okej. Okay. Co tu jeszcze ciekawego piszecie? Zdzicho mówi redaktorze Ryan Fundambu, a Turzyniecki już nie. Ale nie wiem, o co za bardzo chodzi, ale... Aha, co, że Turzynieckiego gdzieś tam do tego wklepałem? Do jedenastki może? To nie. A, to nie był chyba alarm, tylko bomba, tak. Śmiej się Bartek, że słychać. A w ogóle wam powiem, jak wygląda od kuchni praca radia. Nie wiem, gdzie czemu ktoś mi przestawił zegarku, alarm ktoś mi ustawił, przypadkiem gdzieś coś się wcisnęło. No i na antenie zaczął mi pikać ten alarm, więc ruszyłem, żeby go na szybko wyłączyć i w tym czasie wyrywałem kabel ze słuchawek i musiałem zrestartować sprzęt. O, tak to wygląda, przyznaję wam się do was. Tak wygląda chałupnicze radio, którego słuchacie i bardzo się cieszę, że mimo tej amatorki chcecie z nami być. Może już niedługo studio, może już niedługo własny wóz transmisyjny, może się rozwiniemy kiedyś w przyszłości. Okej. Okay. Skazane na Widzew pisze, słychać, myślałem, że masz telefon odnośnie podpisania nowego piłkarza. Nie, aż tak to nie. W kontekście derbów, raport karnetowy ŁKS, wolnych miejsc 1208. Od wczoraj zakupiony kolejny karnet, sztuki 1. W sumie licznik zbliża się do 1600. Tego tsunami już nie powstrzyma. Nie śmiejmy się z nich, róbmy swoje. Pokora. Każdy, kto patrzy, to wie, jak to wygląda. Chorwat to przynajmniej na papierze byłby sztos, mówi Zizu. No tak, to się zgadza. Testy chyba póki co przechodzi to ze Stępińskim. Tak, ale to już odpowiedź padła. Andrew mówi, Konrad Czubak, Turzyniecki w składzie na Radomia, Krania Kuczmerę, grillujesz i poprawiasz, a sam sadzisz takie lapsusy. No widzicie, no ja też przykuczmerowałem, także Karol Czubak, przepraszam, i Łukasz Kosakiewicz, a nie Łukasz Turzyniecki.
Więc teraz możesz się pogrillować wy mnie. Darku Kuczmero, jak słuchasz, to możesz ty się teraz dla odmiany zaśmiać ze mnie, bo masz ku temu powód. Pitero pisze, to chyba chodziło tylko o dzień dzisiejszy. Najważniejsze, że udało się wrócić do tematu, bo z całym szacunkiem, ale Leszczyński to rywalem dla Wojtka nie był. By nie był. No, też mi się tak wydaje. Jak sprawa z Fundambu? Ktoś coś robi w tej sprawie? Jak sprawa z rozmową z Fundambu? Aha, w temacie w radiu. A przyznam się szczerze, że wczoraj trochę zaniedbałem ten temat, ale dobrze, że piszesz, będziemy próbowali to jakoś ruszyć, chociaż to nie jest łatwe, to nie jest proste, bo trzeba znaleźć kogoś, kto mówi po francusku, znaleźć czas, wpuścić go na antenę i pomóc w tłumaczeniu, więc... Ale fajnie, że przypominasz, bo szczerze, jeśli mam być szczery, mam nie ściemniać, no to wczoraj zupełnie nic nie robiłem w tym temacie, było wiele innych rzeczy pilnych, którym trzeba się było zająć. Daniel Bajka mówi, Reszka też grał na SMS-ie jeszcze, jeden mecz z Mazowiem, jeśli dobrze pamiętam. Faktycznie, tak, masz rację. Jeszcze Konrad Reszka, nie Karol, tylko Konrad Reszka, jeden mecz na milionowej, nawet czyste konto zachował, widzę, wygrał 3-0 z tego, co pamiętam. Dobrze, lecimy dalej, bo czasu nam tam braknie. Kolejny news własny, to z wczoraj, z południa, news własny, dziś kolejny walny w reaktywacji, zaproszony zarząd. W skrócie, wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Zaproszony został zarząd na to posiedzenie i zarząd miał zreferować poprzedni sezon od strony sportowej, jak to wyglądało, wytłumaczyć podejmowane decyzje finansowe, sportowe, kadrowe i tak dalej. Oprócz tego miały toczyć się rozmowy na temat być może powiększenia składu rady nadzorczej, taki się tam rusz od personalnych, a także na temat zatwierdzenia budżetu spółki na sezon 2020-2021. Przyznam się wam, że nie mam jeszcze informacji, co tam się na tym walnym dokładnie zadziało. Wiem tylko jedno, mimo zaproszenia, z tego zaproszenia na walne, pani prezes Martyna Pajączek nie skorzystała. Także to jest taka informacja chyba numer jeden, jeżeli chodzi o walne. Pojawił się tylko Piotr Szor jako wiceprezes zarządu. Pani prezes nie przyszła, mimo zaproszenia na to walne, ale już tłumaczę wam, jaki był powód nieobecności pani prezes. Pani prezes stwierdziła, że ona musi jechać do Warszawy, gdyż trwają tam obrady na temat wyboru prezesa spółki Stowarzyszenie Pierwsza Liga. No widzę, jest teraz pierwszoligowcem, więc ma głos decyzyjny w tym sprawie, a więc zamiast tłumaczyć się przez właścicielem z podejmowanych ruchów w poprzednim sezonie, zrobiono odwrotnie. To pani prezes pojechała do Warszawy na jakieś tam rozmowy i jakiś tam raut po tych rozmowach, natomiast tłumaczył się przed właścicielami. No ten facet od Czarnej Roboty, który jest, no, ma wrażenie, że on niedługo jeszcze się przebierze i zagra na środku obrony zamiast Josipa Czalusicia, czyli Piotr Szor. On był obecny, on się tłumaczył, on referował, a pani prezes pojechała do Warszawy. No ja bym zrobił odwrotnie, ale nie chcę grillować, nie chcę atakować. Widocznie ktoś w klubie uznał, że tak jest dobrze, że pani prezes miała przedstawić dokumenty dotyczące, ten też raport dotyczący tego minionego sezonu, ale stwierdziła, że się nie rozdwoi i ona musi jechać do Warszawy, reprezentować widzów na spotkaniu pierwszoligowców. Także ważniej, nie każdy sobie po prostu zada pytanie, co powinno być ważniejsze dla prezesa Widzewa. Czy wybór prezesa pierwszej ligi, czy jednak losy klubu i rozmowa z właścicielem na temat minionego sezonu. Ja nie będę komentował, stawiam tutaj kropkę. Natomiast co na walnym konkretnie, no to będziemy oczywiście próbowali do tego dociekać. I powiem tak, miejcie rękę na pulsie, miejmy nadzieję, że coś będziemy w stanie wam przekazać w najbliższym czasie, co na walnym. Lecę dalej, bo z tematów jeszcze trochę zostało. Derby Łodzi oficjalnie przełożone, pisze portal Widzew to my. 65. Derby Łodzi nie odbędą się w ustalonym wcześniej terminie. Tak jak przewidywaliśmy, spotkanie pomiędzy Widzewem a UKS zostało już oficjalnie przełożone. Powodem jest powołanie do młodzieżowych reprezentacji Polski dwóch zawodników gości. Więc ziściło się to, o czym w radio mówiliśmy już za dwa tygodnie temu, może trochę mniej, o tym, że to jest termin reprezentacyjny, a pierwsza liga takich terminów nie ma, więc wystarczy powołanie jednego piłkarza i ŁKS może może zażądać przełożenia. Powołano dwóch, Adama Ratajczyka do kadry biało-czerwonych do lat 19, a także Jana Sobocińskiego, którego w młodzieżówce widzi Czesław Michniewicz. Włodarze klubu z Alei Unii skorzystali z przysługującego im prawa i przełożyli zaplanowanie
zaplanowane pierwotnie na 4 września spotkanie. Derbowe spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej 16 września, czyli środa. I taki termin pojawił się już w systemie Extranet.pzpn. Ostateczna data oraz godzina zależeć będą jednak od decyzji Polsatu, który może postanowić o rozegraniu meczu również we wtorek 15 września lub w czwartek 17 września. Na konkrety musimy jeszcze poczekać. Także dwie dobre informacje, już o tym mówiłem, powtórzę się. Po pierwsze, będziemy mieli 2 tygodnie więcej na to, żeby się do tego meczu przygotować, może ten 1,5 tygodnia, a mamy wiele nowych twarzy, nowego trenera, czas działa na naszą korzyść, więc to dla nas lepiej, że te derby przełożymy. A po drugie, Polsat planował te derby pierwotnie 4 września pokazać w piątek o godzinie 16, co było po prostu idiotyzmem i tak nie będzie. No chyba, że pokażą w czwartek 16 września czy 17 września o 16, ale myślę, że tym razem chyba wyciągną wnioski, to nie będzie żaden mecz Ligi Mistrzów, termin Ligi Mistrzów i tak dalej, ta środa powinna być terminem wolnym, no więc miejmy nadzieję, doczekamy się tego derbowego pojedynku w godzinach wieczornych, bo przypomnę, będzie mogło go obejrzeć tylko około 5700 mniej więcej widzów, bo trybuny pod zegarem i trybuna tak zwana niciarka, czyli trybuny B i D będą puste. Taka jest decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, kara za mecz ze Zniczem Pruszków. Tylko połowa trybuny C i połowa trybuny B będzie mogła zostać zapełniona przez fanów, chyba że coś się jeszcze złego, gorszego wydarzy, bo jak wczoraj informowaliśmy w trybunie prasowej, mówił o tym portal Tu Łódź, trwa postępowanie administracyjne wojewody łódzkiego na wniosek komendanta wojewódzkiego i może się okazać, że na przykład że komendant stwierdzi, że trzeba nie komendant, tylko wojewoda, że trzeba zamknąć też pozostałe dwie trybuny, zamknąć cały stadion na jeden mecz i wtedy zagramy na derby w ogóle przy pustych trybunach, a kolejne przy tym ograniczeniu bez dwóch trybun i dopiero następny trzeci mecz Zagłębiem Sosnowiec 30 września. Już ze wszystkimi trybunami otwartymi, oczywiście cały czas w 50%. Zostając przy temacie dat, terminów, spotkań, wczoraj pojawiła się w systemie Extranet informacja, że dwa kolejne mecze wyjazdowe Widzewa zostały wklepane do systemu. Otóż chodzi o mecz wyjazdowy z Górnikiem Łęczna i on jest planowany wstępnie na sobotę 17 października o godzinie 16, czyli całkiem przyjemna godzina, sobota, 16 jest ok. Mecz się skończy o 18, dogrywka w Radio Widzę do 20 i potem można sobie pójść na melanż albo gdzieś tam, nie wiem, odpalić telewizję, filmy, Netflixa i tak dalej, a zdążycie się poemocjonować meczem, więc to akurat ta pora jest akurat w porządku, bo weekend, natomiast kończący jesień pojedynek w Opolu, bo Widzew zakończy rozgrywki tegoroczne wyjazdem do Opola na mecz z Odrą, on został zaplanowany, tutaj niestety trochę gorzej, na niedzielę 13 grudnia na godzinę 13. Oczywiście oba terminy mogą ulec zmianie, jeśli Polsat Sport zechce maczać swoje paluszki w tym temacie, to zobaczymy te spotkania w innych dniach, o innych godzinach. Także na razie tak to wygląda. Wtorkowe zajęcia Widzewiaków bez Leszczyńskiego. O tym pisał portal Widzew, to my mówiliśmy już o tym, że Leszczyńskiego nie będzie. Indywidualnie trenował Marcel Pięczek, który ma lekki uraz. Przepraszam, innych nowych twarzy nie było, a miejsce Leszczyńskiego zajął młody Marcel Buczkowski. To ten chłopak, który został powołany na mecz pucharowy. Nie, przepraszam, został zgłoszony na mecz ze Zniczem Pruszków do rozgrywek jako trzeci bramkarz. No i on się pojawił tak, żeby było do pary, czwarty, jako czwarty golkiper. Nie mam żadnej wiedzy na temat Woźniaka, tego czwartego bramkarza. Chyba jeszcze trenuje z drużyną, ale jeżeli podpisze umowę, to raczej będzie tylko w rezerwach. Cóż jeszcze tutaj nas dzisiaj czeka? Czeka nas informacja, mówię o trybunę prasową, o trybunie prasowej. Czeka nas informacja dotycząca Przemysława Kity. Czuję, że wracam do zespołu. Są tutaj takie trzy akapity, trzy wypowiedzi Przemka z klubowego radia. Co powiedział, już mówię. Czuję, że wracam do zespołu. Fizycznie jest dobrze. Nie narzekam na żadne problemy, deficytu mięśniowego już praktycznie nie odczuwam, ale żeby wrócić do gry w 100% muszę nad tym jeszcze trochę popracować. Noga, która była kontuzjowana, nie odbiegała pod tym względem od drugiej. Co jeszcze powiedział Przemek Kita? Cieszę się, że mogłem wziąć udział w ćwiczeniu strzeleckim razem z całą drużyną. Każda okazja do wejścia w trening z zespołem i możliwość wykonywania z nim ćwiczeń to dla mnie bardzo ważny i przyjemny moment. Pozwala mi jeszcze mocniej czuć, że wracam do pełnej sprawności. I jeszcze jedno zdanie. To był mój pierwszy tak krótki obóz, ale czas spędzony razem z zespołem był na pewno dla każdego z nas bardzo ważny. Szkoda, że Daniel Mąka nie mógł być na tym obozie. Takie okazje pozwalają zżyć się drużynie. Do naszej grupy doszło kilka nowych osób, z którymi dzięki wspólnemu wyjazdowi mogliśmy się lepiej poznać. No, Daniel Mąka nie mógł się lepiej poznać, bo pani prezes miała muchy w nosie i w zasadzie miała mąkę
mąkę w nosie. Ale tutaj absolutnie nie chcę sugerować żadnych narkotykowych podtekstów, tylko mąkę miała w nosie, w takim sensie, że go olewała dopiero w poniedziałek. Łaskawa była przekazać mu decyzję. I nagle Daniel wrócił od wtorku dzisiaj, od wczoraj, przepraszam, wrócił do zajęć. Mamy jeszcze portal ekspresilustrowany.pl. Pan Paweł Strzelecki, który ostatnio wchodzi coraz mocniej w buty kolegi Dariusza Kuczmery. Z kogo ten Enkelejt dobi, zbuduje meczową jedenastkę? Pyta. I tu jest taki artykuł. No tutaj w sumie to nie wiemy. To nie ma żadnej w ogóle propozycji podanej. Aha, to jak będzie przygotować, jak będzie przebiegać okres, ten mikrocykl przygotowujący drużynę do meczu z Radomiakiem. Cały obóz i atmosfera na nim były świetne, przyznawał Petar Mikulicz. Trener ma zatem, aha, to są takie wypowiedzi jakieś tam, kto tam jest w drużynie, kto się dobrze pokazał w sparingu. No i na końcu jest zdanie, trener ma zatem w kim wybierać. Teraz będzie musiał zdecydować, z kogo zbudować meczową jedenastkę. No to ja liczyłem, że po takim tytule, z kogo trener Enkelejt dobi zbuduje meczową jedenastkę, no to padnie jakaś propozycja, jakieś przewidywanie pana Pawła, jak ta jedenastka będzie wyglądać. No niestety tego nie ma. No więc ten artykuł do śmieci, po prostu totalnie bezwartościowy. No i jeszcze ostatni artykuł ze strony oficjalnej. Rozpoczęła się budowa Muzeum Widzewa. Prace remontowe w pomieszczeniu przeznaczonym pod przyszłą siedzibę Muzeum Widzewa rozpoczęły się. Ekipa budowlana weszła do pomieszczenia instytucji we wtorek. A więc cieszyć się można, pozytywny news, brawo wreszcie. Wreszcie coś tam się dzieje już konkretnego. Muzeum Widzewa w listopadzie 2019 roku zostało zarejestrowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Utworzenie instytucji było również początkiem prac koncepcyjnych nad wyglądem samego muzeum oraz nad powodzeniem których od początku czuwało Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź, czyli reaktywacja. W sierpniu władze Stowarzyszenia oraz Muzeum Widzewa otrzymały zielone światło od przedstawicieli spółki Miejska Arena Kultury i Sportu na zaadaptowanie lokalu usługowego na terenie stadionu bla bla bla, który w przeszłości znajdował się punkt bukmacherski. No, Alfabet miał tam swój punkt. Alfabet stwierdził, że tego punktu już nie chce, miejsce się zwolniło. Zrobione tam będzie muzeum, chociaż małe pomieszczenie, no trudno, no jest jak jest, trzeba sobie jakoś radzić. No nie jesteśmy UKS-em, żeby dostać takie wielkie powierzchnie od miasta. No i zobaczymy, nie ma tutaj informacji, kiedy można się spodziewać otwarcia muzeum, ale miejmy nadzieję, będzie to jeszcze w tym roku, jesienią, aby to godnie uczcić to 110-lecie. Byłoby fajnie, żeby to zrobić jeszcze w tym roku, a nie w roku 111-lecia, tylko lepiej to zrobić w roku 110-lecia, bo okrągła rocznica to jednak coś innego. Cóż tutaj Arek pisze, że złożyli odwołanie. Tarot mówił dziś w radiu, że złożyli odwołanie. Aha, czyli złożono odwołanie od decyzji o zamknięciu dwóch trybun. A proszę, to jest news, o którym nie wiedziałem, więc to przekazuję. Przy zmianie prezes macie już naturalnego zastępcę, skoro i tak już wszystko robi to szorna prezesa. No myślę, żeby zwariował, jakby jeszcze mu dołożyć kolejne obowiązki. Wczoraj w Totalnie Swobodnych mówili, że walne się nie odbyło właśnie ze względu na brak obecności pani Pajączek. Nie, no kompletnie coś chłopaki w takim razie pokręcili, walne normalnie się odbyło, było normalne walne, tylko że no nie było pani prezes, ale normalne walne się odbyło, więc nie wiem, to jakiś tam musiał nam w chochlik się wkraść, albo ktoś wprowadził w błąd naszych redaktorów w trakcie rozmów totalnie swobodnych. Walne się odbyło, nie było na niej pani prezes, która pojechała do Warszawy, referował w jej imieniu, w imieniu zarządu Piotr Szor, on się stawił. Tak to wyglądało, były też tematy inne poruszane, więc ale na razie nie mam wiedzy na ten temat, jak to się wszystko zakończyło, dlatego pozwolicie, że jak tą wiedzę zdobędę, to wtedy się dopiero będę z wami nią mógł pochwalić. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie wam dziękuję za mnogość tweetów. Jeszcze się tutaj pojawiają dwa, widzę, więc jeszcze je przeczytam. Lepsza druga liga niż u nas okręgówka, bo nie ma szans zastąpić Pawłowskiego. Roztrzęsiony i niepewny, parę pustych przelotów i fura szczęścia w tamtym meczu. Jak ktoś chce, pewnie na VOD, na kanale do obejrzenia. No więc Jarosław już osądził, nasz słuchacz, że Mleczko będzie bronił w rezerwach u nas, więc no, zobaczymy. Natomiast Przemek jeszcze pisze, dla muzeum zatorowym wystarczyłaby poczekalnia na Kaliski. No, nie,
nie wiem, taka złośliwość, ach, nie wiem, nie, po co taki jad? Powinniśmy się przecież wszyscy jednoczyć, kochać. Jak Zbigniew Boniek był piłkarzem Widzewa, to chodził na hokej na UKS, a wy tu jakieś animozje. No nie rozumiem, nie rozumiem. To taki żarcik. Na koniec to była trybuna prasowa, kolejna jutro o godzinie 10, jeszcze słówko o ramówce. Za moment powtórki wczorajszych programów. Niebieska RK, czyli magazyn o ruchu Chorzów, następnie wywiad tygodnia z Sebastianem Maderą, a później o 13.10. Powtórka rozmów totalnie swobodnych z udziałem Marcina Fetka, przedstawiciela Polsatu Sport, dziennikarza, więc trochę o transmisjach, o tym, jak będzie to jak Widzew będzie wyglądał w pierwszej lidze od strony transmisyjnej. Myślę, że to dla Was ważna informacja, zresztą prosiliście o to, więc skontaktowaliśmy się. Wracamy później po 3 godziny przerwie o 18.00 powtórką trybuny prasowej, a potem Trójgłos, filmówka, prześwietlenie pierwszej ligi, Termalika Nieciecza dzisiaj. Przedostatni nasz rywal Marcin Guzewicz przedstawi Termalikę, natomiast zakończymy prześwietlenie pierwszej ligi jutro prześwietleniem Zagłębia Sosnowiec. A na razie z mojej strony tyle. Życzę Wam udanego dnia z Radiem Widzew spędzonego oczywiście i do usłyszenia jutro w kolejnej trybunie prasowej. Cześć. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.